I witam was, umiłowani moi, na kolejny vlog, na kolejne spotkanie z moją osobą. Jak widzicie, śnieg wręcz w całości stopniał. Już go nie ma. Mniemam, że i w waszych miejscowościach też go nie ma. I nawet dzisiaj miałem pokusić się o jazdę. Natomiast w lesie jest jeszcze ślisko. To co widzę, temperatura przyjeżdżając w tych rejonach leśnych jest bliska zeru. Tutaj mamy gdzieś około plus 4 stopni, więc można powiedzieć, że jest w miarę ciepło. Ale tak sobie pomyślałem, ryzykować. Kurczę, jak będzie bliżej dychy, to wyjadę. Na chwilę obecną już dni mamy dłuższe. Dzisiejszy dzień jest o 3 minuty dłuższy od najkrótszego w roku. Także to też fajnie, dobry taki promyk nadziei, że już teraz mamy coraz dłuższe dni. Co prawda niewiele, ale każdego dnia ten dzień będzie dłuższy. Jak widzicie, motocykle oba u mnie stoją, nawet nie są nakryte na kocykiem, bo cały czas myślałem o tym, że będę coś z nimi jeździł. Także troszeczkę tu bałaganu mam w moim królestwie, ale byłem czemu inny poświęcony, przede wszystkim leczeniu się, bo jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, jeżeli ktoś tam oglądał, bańki Białostawiona. Także oba motocykle stoją i można powiedzieć, że oba w każdej chwili gotowe są do jazdy. Także zostaje Honda CB125F i zostaje Honda Hornet 750. Tą miałem sprzedać zamiar, ale wiecie, ja jestem taki dwubiegunowy, zresztą widać po moim stroju, kurde, czapka Hondy, bluza Yamahy i co chwilę zmieniam zdanie, nie mogę się zdecydować na sprzedaż czy nie sprzedaż. W chwili obecnej troszeczkę powstrzymywało mnie to, że motocykl, jeżeli jest pół roku w naszym posiadaniu, no to są tam jakieś perturbacje związane z urzędem skarbowym, coś tam trzeba składać, jakieś pity, tudzież jakąś różnicę opłacić, gdyby tam była jakaś właśnie różnica na in plus. Także to troszeczkę mnie z jednej strony odstraszyło, wycofałem to ogłoszenie i nie sprzedałem. Być może gdyby się znalazł kupiec, jakbyśmy się tam dogadali, ale nie znalazł się takowy, także nic się nie dogadywałem, nic nie robiłem, nic nie kombinowałem. Motocykl jest u mnie już pół roku, także mógłbym go w chwili obecnej sprzedać, ale chyba jeszcze pojeżdżę ten jeden sezon. To jest chyba, bo wiecie, u mnie się to zmienia z, jak to się nazywa, z minuty na minutę, z godziny na godzinę, ba, nawet sekundy na sekundę. Także takie mam, jak cały czas rozdwojenie, czy sprzedać, czy nie sprzedać. Honda CBF zostaje, ba nawet zachęcam innych do zakupu tego motocykla. I tutaj pozdrawiam kolegę Jarka. Jarek też niedługo czeka na odbiór nowego motocykla Hondy CBF 125F z roku 2024. Także tutaj będzie miał lepszy, nowszy model. Lepszy, bo podobno w tym nowym modelu Hondy będzie montowany obrotomierz. Także będziemy mieli też wskazanie obrotomierza. Myślę, że będzie podobnie to rozwiązane, jak jest przykładowo w CRF 300. Bo te liczniki są bardzo, bardzo podobne do siebie, także najprawdopodobniej coś takiego będzie. Jeżeli oczywiście to, co internety mówią, sprawdzi się. Także na chwilę obecną to wszystko. No jak mówię, dzisiaj miałem jechać sprawdzać zakupy, które do mnie miały dojść. Ja się o nich mówiłem, chwaliłem się nimi. I przejdziemy do domu. W domu opowiem więcej na temat moich zakupów i tych gadżetów mojej menażerii, moich strojów, które sobie zakupiłem na następny sezon, a może jeszcze na ten. Także zapraszam na razie do mnie, do domu. Idziemy. A, no, umiłowani moi, już jesteśmy w domu. Jak to się nazywa? Doszedłem do domu. No i zrobiłem sobie kawkę i tutaj opowiadać miałem o czym to, aha, o tym co sobie kupiłem, także to co sobie kupiłem, zobaczcie, pierwszy raz postanowiłem zaryzykować i skorzystać z usług sklepu o nazwie FC Moto. FC Moto, niemiecki sklep, podobny asortyment do XL Moto, ale wydaje mi się, że troszeczkę bogatszy. Przynajmniej takich mają fajne rzeczy. Oczywiście mają pewne rzeczy, które ma FC Moto i FC Moto ma pewne rzeczy, których nie ma i XL Moto. Także dwa sklepy, FC lub XL.
On tam się jeszcze rozdziela, ten XL Moto, na rzeczy crossowe i rzeczy dla takich normalnych motocyklistów, FC Moto, natomiast sam sobie jest taką marką wewnętrzną. Jest taką marką, która oferuje różnego rodzaju rzeczy dla chyba wszystkich motocyklistów, nie rozdzielając na to. Tak dokładnie się nie w to nie zagłębiałem. Zaryzykowałem, ponieważ dużo o tym sklepie słyszałem, dużo reklamy się pojawiały, postanowiłem zaryzykować i jak się okazało, nie zawiodłem się, jeżeli przynajmniej chodzi o dostawę, bo było bardzo szybko. Na tą, że dostawę czekałem suma summarum 5 dni od kliknięcia kupuj do otrzymania tutaj przesyłki w domu. Można sobie wybrać, czy za pośrednictwem UPC, czy DHL, jak tam DHL, inaczej, jak tam sobie wolicie. Ja skorzystałem z przesyłki UPC, bo mam jakoś taka, tutaj już otworzyłem ten karton i zobaczcie, co sobie kupiłem. Tutaj mówiłem, polowałem na jednoczęściową bieliznę termoaktywną i oto ona. No nie ukrywam, że szukam takiego budżetowego, powiedzmy sobie, rozwiązania, także to jest najtańsza jednoczęściowa bielizna, jaką można dostać na rynku i suma summarum z przesyłką, która tak de facto stanowi więcej niż 10% wartości z Niemiec, bo to prawie 40 zł przesyłka, suma summarum 305 zł dałem za to pudełko. I w tym pudełku znajduje się produkt, bielizna termoaktywna, jako jeden cały taki pajacyk, jak to się mówi. Oto ona. Bardzo przyjemna w dotyku, taka chyba nawet przyjemniejsza dotyku od tych, co mam. Przyjemniejsza w dotyku, tak na chwilę obecną wydaje mi się, od Brubeka. Na pewno od tego, który mam w tym momencie. No wiadomo, już tam kilkukrotnie prany był. Także przyjemniejsza w dotyku niż ta, o której mówimy. Także na chwilę obecną Brubek według mnie jest troszeczkę słabszy i jak to będzie wyglądało, to nie wiem. To jest model, który akurat zimowy, tak się na jesienno-zimowe dni. Ma tutaj taki zameczek, który dzięki któremu możemy się do środka, jak to się nazywa, wpasować. Ja już ją przymierzyłem i powiem wam szczerze, ja kupiłem model XXL na XXXL i powiem wam szczerze, tak wchodzę na styka. Także jak ktoś jest bardzo wysoki, to tutaj bym się zastanowił, czy nie poszukać jakiegoś innego rozwiązania, bo ona troszeczkę mnie tutaj tak jak gdyby uciska w ramiona. Nie mówię, że piję w kroku, ale takie czuję uciskanie w ramion. Być może to jest też spowodowane, że mam brzuch. I tutaj ze względu na moje rubensowskie kształty nie pokażę się wam w tej bieliźnie, ponieważ wyglądałbym najprawdopodobniej śmiesznie i komicznie i żenująco, także musicie mi uwierzyć na jak to się mówi, na słowo, że ona fajnie wygląda i ja wiem, czy jest warta swojej ceny. No 300 zł, no jak kupujemy komplet bielizny w Polsce, to też w tych okolicach musimy wydać. Być może trzeba polować na jakieś kody rabatowe, czy coś w rodzaju, może się uda ją tanio kupić. Także ja na pewno będę ją nosił. Zastanawiam się nad modelem też drugim, no ale to dopiero za miesiąc, jak ten budżet troszeczkę się podratuje, bo wiadomo, nie można przesadzać. Także kupię sobie jeszcze też wersję na lato, taką termoaktywną chłodzącą, bo ta jest właśnie zimowa, winter. To jest tak zwany Einkleid-Einzug, czy jak to się mówi, taki strój bielizna, bielizna termoaktywna, właśnie strój taki bielizny termoaktywnej jednoczęściowy. Bardzo chciałem to mieć. Czemu to chciałem mieć? Bo niekiedy jak na przykład się człowiek gdzieś tam nachyla, podnosi, to niekiedy te plecki wychodzą gołe i różnie bywa. Ja ze względu na tendencję mojej budowy ciała zdarza mi się po prostu przy nachylaniu pokazać tak zwany ten dekolt hydraulika. No a dzięki właśnie temu rozwiązaniu tego można uniknąć, także nic tam nam z tyłu nie wyjdzie, nic nie widać, żadnych tam jakichś pagórków i nizin, także dzięki temu jest to tak bardziej estetycznie dla ogólnego, jakby to powiedzieć, dla ogólnego po prostu tutaj środowiska, które nas otacza i dla innych ludzi nie razimy swoim tam ewentualnie
właśnie tym dekoltem hydraulika tak zwanym. Jeszcze jedną rzecz miałem kupić. Miała być to kamizelka grzana. Ja nie chciałem iść jeszcze w koszta, bo mówię albo to, albo tamto i postanowiłem kupić kamizelkę grzaną, asygnowaną przez polską firmę o nazwie Manta. Kamizelka Manta, kupiona też przez znany sklep internetowy i kamizelka przyszła, do tego dokupiłem, jak to się mówi, polecany, dedykowany powerbank. Chciałem to, żeby było w komplecie, to co oni tam mi zaproponowali, kupiłem to. W sumie to mi żona kupiła jako prezent, no i niestety po tym jak to przyszło, bo przyszło bardzo, bardzo szybko, okazało się, że jedyne co się tam grzeje, to ten powerbank i to dość mocno się nagrzał, ale kamizelka w ogóle nie grzała, także następnego dnia szybko oddaliśmy. Także tyle co chciałem wam powiedzieć, niestety zakupy tak 50 na 50, 50 na 50, chociaż mam nadzieję, że z tego tutaj zestawu przesewce Moto będę zadowolony i teraz będę z większą śmiałością w tym sklepie kupował. Jak człowiek, czy jest to zakup dobry, czy to jest zakup, który mi się spisze, to się dopiero dowiem jak to ubiorę i zobaczymy jak to będzie po pierwszym praniu wyglądało, jak to będzie wyglądało po roku użytkowania. Także umiłowani moi, to wszystko co miałem w tym vlogu dla was. Mam nadzieję, że nie jesteście rozczarowani, że nie na motocyklu, ale wybaczcie mi, jeszcze nie czuję się na siłach, jeszcze może słuchać w moim głosie, że nie jest taki, jakbym sobie życzył. Natomiast morale coraz lepsze, tym bardziej, że coraz dłuższe dni, jak mówiłem, coraz dłuższe dni mamy. Także trzymajcie się ciepło do tych cieplejszych dni. Do następnego. Pa!